otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witamy także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Bardzo się cieszę, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz o podanie statuetek w kolejności, którą wam wyczyta tutaj pan. Zapraszam na scenę burmistrza miasta Marki, pan Dariusz Pietrucha. I już sam dodam, że zastępca burmistrza. Prosimy przedstawicielkę wydawnictwa Graf Ika, pani Iwona Knechta. Ale zawsze. Zapraszam dyrektora pełnomocnika zarządu PKP, pana Filipa Chrzanowskiego z Polskich Kolei Państwowych. Pana dyrektora już nie ma, ale ja mogę przyjąć. Mieczy ci u nas dostatek, ale i te dwa przyjmiemy. Niech tak będzie. Zawsze jest tak, że gospodarz jest ostatni, a jesteśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim i w Centrum Olimpijskim, w związku z czym teraz bardzo proszę i przede wszystkim zapraszam do zabrania głosu pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gorące brawa i pozdrowienia. I prosimy bardzo. Dostojni organizatorzy, drodzy laureaci, przyjaciele. Jesteśmy w świątyni olimpijskiego polskiego sportu. Na tych zdjęciach nasi bohaterowie. Ja się cieszę, że konkurs promuje wspaniałe chwile polskiej historii i w kraju, i za granicą. I to nas łączy. Chciałbym podziękować kierownictwu Fundacji za to, że wybraliście to miejsce. Jest to dla nas zaszczyt i przywilej, że w takim gronie możemy się tutaj wspólnie spotkać. Dziękuję bardzo. Chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. Odbierz szablę, która ci się przynależy. A szablę ufundował? Szabla została ufundowana przez panią senator Marię Koc.
Drugie miejsce zajęła grupa uczniów, zespół z 86. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni? Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu historycznego Matka Polska. Ja mam ważne spotkanie. Wasz jest laureata drugiego miejsca rocznej edycji konkursu Matka Polska na Mazowszu. Stań i odbierz przynależną ci szatę, którą ufundował. Szabla została wybrana przez pana Adama Strzyżyka, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Strzyżyka. Wiwat! Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Klęknij na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Mirosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca! Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra! Wiwat! 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 Niech żyją!